mnie to jest w ogóle człowiek zagadka. Andrzej Szwalbe był wizjonerem. Był człowiekiem wielkiego czynu, wielkich idei. Rozumiał, że sztuka to jest synteza. Imponowała mi jego pracowitość. Dominowała w nim wyobraźnię. Potrafił unieść się i zaobserwować społeczeństwo. Niczego nie robił dla własnej korzyści, zwłaszcza finansowej. To był więcej ideowiec. To był człowiek po prostu klasa. Przewrócił ten warszawski, perelowski stolik myślenia o Bydgoszczy. To, co zrobił, zrobił z takim naddatkiem, że teraz, proszę bardzo, kto następny, kto to przebije.